Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak dokończyć nasze body dla naszego bobaska. Tak jak widzicie tutaj, ja już mam ukończone, tu mam nogawki zrobione, tu jest brzuszek, natomiast tu jest ten element, który wykonywaliśmy wspólnie. Jeśli chodzi o element, do którego skończyliśmy, jest to moment. Słuchajcie tutaj, czyli to był rząd rozszerzający, czyli robiliśmy dwa słupki w jednym oczku, później słupek pojedynczy i dwa słupki w jednym oczku. Potem zrobiliśmy znowu drugie okrążenie, gdzie wykonaliśmy dwa słupki w jednym oczku, rozdzielone dwoma pojedynczymi słupkami i dwa słupki w jednym oczku. I na tym momencie skończyliśmy. Potem prosiłam Was, abyście wykonali już bez dodawania do momentu naszego kroku, czyli kroku naszej lali. U mnie, w moim przypadku, to już Wam powiem, ile wyszło, czyli to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rzędów. Z czego, bo tu mamy jeszcze drugą stronę, dwa rzędy to już jest łączenie i praca w okrążeniach, czyli 9 rzędów od momentu rozszerzenia plus 2 rzędy przerabiane w okrążenia. To wygląda mniej więcej w ten sposób, czyli oczkiem ścisłym łączymy, robimy 3 oczka łańcuszka do góry i przerabiamy w okrążeniach. Jeżeli chodzi o rozdzielenie nogawek, po zliczeniu moich wszystkich słupków w okrążeniu wyszło mi 111 słupków, czyli musiałam je podzielić na pół. Czyli 111 nie da się podzielić, bo wiadomo, że to jest liczba nieparzysta. Czyli 100 podzieliłam, wykonałam w sumie po 55, tak jak tu widać. Tu miałam 55 słupków, natomiast z tej strony miałam 56. Przy czym, jak robimy nogawkę? Czyli podzieliłam sobie pracę na pół, 55, 56 i przerobiłam sobie w kolejnym okrążeniu tylko 55 słupków. Łącząc je, potem złożyłam to na pół, jak już przerobiłam, złożyłam sobie na pół i połączyłam jest. Tutaj jest taki właśnie, widzicie, moment, to jest jeszcze nie zszyte, ale to jest ten moment, gdzie je połączyłam w rzędy. Czyli tu jest 55. Później w kolejnym rzędzie zmniejszałam do 48. Czyli 55, 48. Potem mam 42 półsłupki w rzędzie. Potem mam 36 i 30. Czyli tak jak przy amigurumi zwężałam. Wiadomo, że tu w tym okrążeniu musiałam gdzieś jeszcze pozbyć się jednego słupka, żeby mieć 54, żeby mi się jakby zgadzało zwężanie, czyli ujmowanie co 6 półsłupków w okrążeniach. Ale tak jak mówię, tu pozbywałam się jednego, natomiast tu pozbywałam się w tym pierwszym okrążeniu dwa słupki, żeby mi się potem wszystko zgadzało. Czyli jeszcze raz powiem, 55, potem 48 w kolejnym okrążeniu, czyli przerabiałam 7 słupków pojedynczych i 8 i 9 przerabiałam razem. Potem zmniejszałam dalej, czyli tu mam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 słupków pojedynczych i 7 i 8 przerabiałam razem. W kolejnym okrążeniu to było 1, 2, 3, 4, 5. 5 słupków pojedynczych i 6 i 7 razem. I tu już 4 słupki pojedyncze w przedostatnim okrążeniu i 5 i 6 przerabiałam razem. Tutaj mam wykonane półsłupki. Nic nie dodawałam, nie ujmowałam, tylko po prostu wykończyłam.
Nogawka druga to jest ta sama historia, tylko oczywiście w tym okrążeniu tu gdzieś w którychś miejscach musiałam się pozbyć jeszcze dwóch dodatkowych słupków i powtarzałam sytuację tak samo. I to jest chyba na tyle, jeżeli chodzi, słuchajcie, o to body. Ono wygląda następująco. Tutaj nic nie dodawałam, bo bardzo dobrze pasuje. Jeżeli chodzi o to wykończenie tutaj, to to są po prostu półsłupek, słupek, trzy słupki podwójne w jednym oczku, potem znowu słupek, półsłupek, półsłupek. Następnie mam znowu tutaj słupek, trzy słupki w jednym oczku, podwójne słupki i znowu słupek i półsłupek. I tu już sobie wykończyłam półsłupkami. Tu sobie po prostu jakby wyśrodkowałam ten jakby ala kołnierzyk. Także moi kochani, wygląda to następująco. Tak jak mówię, nie jest bardzo trudne. Po prostu tą końcówkę trzeba sobie tu wydzielić z jednej strony, wydzielić z drugiej, tu tą nogawkę już z osobnej nitki, tu rozpoczęłam po prostu pracę w okrążeniach, przechodząc później wykończyłam drugą nogawkę. W kolejnym odcinku, moi drodzy, pokażę Wam, jak wykonać takie buciki dla naszego bobaska. Myślę, że wyglądają uroczo. Zapraszam Was serdecznie. Niebawem pojawi się kolejny odcinek. I oczywiście spotykamy się na live'ie, spotykamy się na live'ie w niedzielę na jarmarku na Nikiszu. Także serdecznie zapraszam, jeżeli jesteście ze Śląska, z okolic. Bardzo warto tam jest przyjechać, jest naprawdę super atmosfera. Są naprawdę atrakcje przeurocze, bardzo mili ludzie i warto przyjechać i nasycić się pięknem rękodzieła. Także serdecznie Was zapraszam, pozdrawiam, buziaki, pa pa!